Prawo i Sprawiedliwość usiłuje dalej wprowadzić taki chaos, żeby pokazywać, zobaczcie, jaki to jest chaos, jak nie panują, co wyprawia Szymon Hołownia. No, nawet komuniści nie oddawali w ten sposób władzy, ani tak, jak to robi Prawo i Sprawiedliwość. Wystawienie pana Tobiasza Bocheńskiego w Warszawie, no to pokazuje naprawdę taki duży problem PiSu. Tak, gdyby to był kandydat, znaczy to jest czytane dzisiaj, to może być czytane tak. Tu będzie takie lanie, że właściwie pomyłką był taki kandydat, tak? Państwa gościem dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Czy scenariusz, który się toczy właśnie przed Sejmem, to jest ten, którego się pani spodziewała? Ale o którym scenariuszu mówimy? O tym, że panowie Wąsik i Kamiński wraz ze swoimi przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości próbują siłą wejść, a właściwie siłą wprowadzić obu panów do Sejmu. Mamy tutaj przepychanki ze Strażą Marszałkowską, mamy prezesa Kaczyńskiego, który chodzi od jednego wejścia do drugiego. Domaga się rozmowy z komendantem Straży Marszałkowskiej. Sytuacja, mówiąc delikatnie, jest napięta. Znaczy, panowie mają prawo wejść do parlamentu, bo jako byli posłowie takie prawo im, jako byłym posłom takie prawo przysługuje, natomiast nie mają prawa zasiadania w sali plenarnej, po pierwsze, a po drugie oczywiście głosowania. Prawo i Sprawiedliwość usiłuje dalej wprowadzić taki chaos, żeby pokazywać, zobaczcie, jaki to jest chaos, jak nie panują, co wyprawia Szymon Hołownia, natomiast nie są w prawie i zastanawiam się, jak na partię, która ma na sztandarze i państwo, i sprawiedliwość, i prawo, jak bardzo psują to wszystko i jak bardzo psują też zwyczaj parlamentarne i gdzie jest tego kres. No dobrze, ale teraz Prawo i Sprawiedliwość stawia się w roli obrońców państwa prawa i konstytucji. Doskonale przecież wszyscy o tym wiemy. Oskarżają obecną władzę o zamach stanu i składają nawet 3 projekty uchwał na tym posiedzeniu. Jedna w obronie Trybunału Konstytucyjnego, druga w obronie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w kontekście panów Kamińskiego i Wąsika i trzecia związana z obroną Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, pani doktor. Więc to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie chce prawdziwego prawa i prawdziwej sprawiedliwości, uważając się za wyrocznie w tej kwestii, jak rozumiem. Znaczy Prawo i Sprawiedliwość chyba już nas przyzwyczaiło do tego, że nadaje inne znaczenie słowom, że zmienia definicję i posługuje się półprawdami, mówiąc delikatnie. Rozumiem, że uchwała o Trybunale Konstytucyjnym ma służyć temu, aby zapobiec jakimś zmianom wprowadzanym przez rządzącą koalicję właśnie uchwałami. Natomiast uważam, że ich uchwały, ich słowa są bez większego znaczenia. Nie rozumiem kompletnie, jako kto był pan premier na przykład w Brukseli. Mówi, rozmawiałem z premierem Orbanem i trochę zachowują się tak, jakby prowadzili cały czas alternatywne państwo i alternatywne rządy. Proszę zwrócić uwagę, że od 1989 roku nie mieliśmy jeszcze takiego sposobu przekazywania władzy. Różne rządy były. Powiem więcej. Wczoraj zaczęła się rocznica obchodów ustaleń przy okrągłym stole, no bo to 6 lutego 1989 roku. I nawet komuniści nie oddawali w ten sposób władzy, ani tak, jak to robi Prawo i Sprawiedliwość. I teraz pytanie, czego my się w dalszym ciągu pani zdaniem możemy spodziewać? Wprowadzanie chaosu celowo, żeby udowodnić, że rząd Tuska sobie nie radzi z państwem, to jest jedna rzecz. Ale druga, to jest też wejście w kampanię wyborczą, która właściwie już trwa, ta samorządowa, no bo już mamy kandydata na prezydenta Warszawy, pana Bocheńskiego, do czego zaraz przejdziemy, ale najpierw bardzo ogólnie. Czy sądzi pani, że na przykład kwestia Kamińskiego i Wąsika, to co w tej chwili obserwujemy, ta permanentna awantura, to jest rzecz, która PiS-owi pomoże, czy raczej oni przegrzeją temat? Moim zdaniem przegrzeją, dlatego że badania jeszcze jak panowie byli w więzieniu, to badania pokazywały, że nawet tylko najtwardszy elektorat PiS-u popiera działania Prawa i Sprawiedliwości czy prezydenta. Natomiast większość była przeciwko właśnie
właśnie takiemu traktowaniu jak nasi, to pełna obrona. W jednym badaniu 66%, w drugim 70%, że panowie powinni odsiedzieć swój wyrok w więzieniu. Dokładnie tak. Co oznacza, że to jest nawet część wyborców PiS chyba, prawda? Tak, musi mniej więcej statystycznie wychodzić. Bo tam były też pogłębione badania i nawet wyborcy PiS-u właśnie nie byli takimi entuzjastami. To jest po pierwsze. Po drugie, no możesz siać wiatr, ale będziesz zbierał burzę. Mhm. I no można próbować siać i pokazywać właśnie ten chaos i czy rząd następcy sobie radzi, czy nie. Tylko okazuje się, że Tusk i jego ekipa jadą dalej, robią to, co zaplanowali i jakoś za bardzo nie patrzą na fochy i pokrzykiwania Prawa i Sprawiedliwości, więc myślę, że to nie jest najlepsza metoda. Oczywiście, żeby utwardzić swój twardy elektorat, żeby pokazać, jacy są pokrzywdzeni, tak, ale pytanie na jak długo to będzie działać. Może PiS bardziej gra w tej chwili o przetrwanie, a nie o wygraną. Oczywiście, ależ oczywiście, że tak. No patrząc, pozwolę sobie przejść już do kandydatów. Patrząc na kandydatów w wyborach samorządowych, chociażby na pana Bocheńskiego, czy innych w dużych miastach, no to dla mnie to jest sygnał właśnie przetrwania, czyli wystawienie nawet nie pierwszego garnituru, tylko no daleko ostatniego, czy tam kolejnego. No chyba, że pan Schreiber w Bydgoszczy to taki wyjątek potwierdzający regułę. Tak, ale to nie jest taki bardzo mocny kandydat. On jest naturalny w Bydgoszczy oczywiście. No, Małżonka już się nazwała pierwszą damą Bydgoszczy przyszłą. Dobrze. Nie, czy pani widziała? Nie. Troszkę inne chyba media czytamy, czy oglądamy. Natomiast do czego zmierzam? Że wystawienie takich kandydatów to będzie porażka tych kandydatów. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło mówić, to nie my przegraliśmy jako PiS, tylko no niestety kandydaci byli nie najlepiej dobrani, czy wręcz źle. No wystawienie pana Tobiasza Bocheńskiego w Warszawie, no to pokazuje naprawdę taki duży problem PiS-u. Tak samo mówiło się o prezydencie przyszłym Andrzeju Dudzie. No ja bym tego aż tak nie porównywała, dlatego że to są jednak wybory lokalne i gdyby... No, Warszawa jest bardzo specyficzna. Ale gdyby to był kandydat... Znaczy, to jest czytane dzisiaj, to może być czytane tak. Tu będzie takie lanie, że właściwie pomyłką był taki kandydat, tak? A kandydat z Łodzi. Pani zdaniem, pani doktor, to ten kandydat z Łodzi właśnie, który urodził się w Łodzi, skończył szkoły w Łodzi, skończył studia w Łodzi, a do Warszawy przeprowadził się rok temu, drodzy państwo. Czy to jest osoba, która tę kampanię samorządową ma potraktować jako trening przed wyborami prezydenckimi na prezydenta Polski, już nie Warszawy? No mogłaby potraktować, ale jeżeli dostanie zbierze dużą porażkę, no to trudno to będzie. Tęgielanie dostanie. A pani zdaniem dostanie tęgielanie w Warszawie? Moim zdaniem dostanie, chociażby za Widzew, a nie za Legię i za parę innych rzeczy, ale również od strony merytorycznej. No wypowiedzi pana Bocheńskiego jeszcze jako wojewody, no nie były wypowiedziami, które budują, czy które są takie koncyliacyjne. Poza tym też jest specyficznym podejściem sprawa wystawienia w Warszawie kandydata, który na przykład robi wykład w Ordo Iuris, prawda? No więc to... To trochę nielogiczne po prostu znaczy, jest. Logiczne, jeżeli grasz o przetrwanie, a nie o wygraną. Mhm. A to jest strategia pani zdaniem, tak już podsumowując, PiS-u na te wybory samorządowe? Oni już pogodzili się z nadchodzącą kolejną porażką? Czytam to w ten sposób, że wiedzą, że to będzie tak duża skala, że to może być tak duża skala porażki, że taką strategię przyjęli. Czy to jest optymalne dla nich? Zobaczymy. Oczywiście pogłoski o śmierci PiS-u są absolutnie przedwczesne i nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Nieraz się pojawiały zresztą. Bo nieraz to było. Natomiast na pewno partia jest w dość takiej trudnej sytuacji, dlatego że po pierwsze trzeba się rozliczyć po przegranych wyborach i to wszystkie te ruchy na przykład kadrowe, które się teraz dzieją, chociażby w spółkach Skarbu Państwa, ale nie tylko w ministerstwach, to też było bardzo widoczne, pokazują, że byli kompletnie nieprzygotowani na porażkę. Mhm. A skoro tak, no to rozliczenie powinno być tym poważniejsze. Nie ma jakiegoś takiego jasnego lidera czy następcy. Widać przepychanki we frakcjach w samej partii. W związku z tym, no
No, trudny okres mają przed sobą, burzliwy. Wracamy, a propos burzliwego okresu, do tego, co przed Sejmem. No, to jakieś dantejskie sceny, no, to tam się odbywają. Fotoreporterzy, dziennikarze, reporterzy biegają za politykami PiSu, którzy zamiast już zmierzać na salę plenarną i wykonywać swoje obowiązki, za które pobierają sowite wynagrodzenie, w tej chwili biegają dookoła Sejmu, zastanawiając się, jak tam wpuścić panów Wąsika i Kamińskiego. Szymon Hołownia mówi wprost, oczekujemy szacunku dla Straży Marszałkowskiej. Tego szacunku dziś nie ma. Jak ocenia pani decyzję na razie i zachowanie Szymona Hołowni w tym niezwykle kryzysowym momencie? No one są po pierwsze konsekwentne, po drugie są, albo po pierwsze są zgodne z prawem i z oczekiwaniami, po drugie są konsekwentne, po trzecie, no tutaj naprawdę jest bardzo małe pole manewru dla marszałka, no bo musi przestrzegać prawa i musi stać na straży tego prawa i nie ma czegoś takiego, co było bardzo często za czasów PiSu, właśnie takiej pewnej wolności i swobody traktowania przepisów. Tylko Prawo i Sprawiedliwość bardzo umiejętnie zarzuciło taki chwyt retoryczny, że decyzja o zabraniu mandatów to jest decyzja Hołowni. Co jest nieprawdą, bo Hołownia po prostu musiał wykonać decyzję, która była następstwem prawomocnego wyroku. Tutaj nawet wielu naszych widzów, no może wielu nie, ale przeczytałam ze 2-3 takie komentarze dzisiaj, że to jest skandal, że nie chcą wpuścić posłów do Sejmu. No bo właśnie PiS sieje chaos, tak? No on jak zwykle wprowadza dezinformację, nadaje inne słowo, inne znaczenia słowom. I stąd może być taki odgłos. Wielu ludzi jest oburzonych, że dzisiaj to bieganie dookoła Sejmu się odbywa. No tak, tylko w moim przekonaniu na koniec dnia to będzie zysk dla Hołowni, a nie dla PiSu. Dlatego, że pokażą, czyli 1-0 dla marszałka. Oczywiście, że tak. Dlatego, że pokażą stanowczość i pokażą właśnie decyzyjność marszałka. Więc jeżeli o to im chodziło, no to myślę, że ta gra jak będzie skuteczna. Jak to będzie trwało, pani doktor? Jak pani aż sądzi? Się nie wypali. Czyli co najmniej myślę, że do czerwca to co najmniej. Dlatego, że i za takie, każdym razem będziemy mieli takie Jumanji przez jak nie takie, to inne. Jak nie to wymyślą, to coś innego. I na przykład spektakularna porażka w wyborach samorządowych tego nie zmieni? Dlatego do czerwca, bo jeszcze są wybory do Parlamentu Europejskiego. I tylko dopiero pytanie, wtedy, czy właśnie nie będzie refleksji? Czego, przepraszam? Refleksji. Ale po stronie PiS. Nie będzie. Dlatego, spóźnionej, aczkolwiek. Nie będzie, dlatego że przyjęli taką strategię. Zawsze grali na to, że są pokrzywdzeni. To była zawsze strategia właśnie pokrzywdzonej partii. Od PC począwszy przez PiS czy do Zjednoczonej Prawicy. I oni już zapomnieli. Przecież oni przez 8 lat, Polki i Polacy, mówili o rządzie Tuska. Tak? Dzisiaj mówią o rządzie Tuska sprzed 8 lat, jeżeli nie mogą się jeszcze odnieść do dzisiejszych różnych działań. W związku z tym nie spodziewam się tutaj większej refleksji, natomiast spodziewam się albo liczę na pewne uspokojenie po kampanii wyborczej. Marszałek Sejmu mówi wprost, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale tak na bieżąco muszę państwu przekazywać, co się dzieje. Wąsik i Kamiński nie będą uczestniczyć w posiedzeniu jako posłowie, koniec, kropka, powiedział marszałek Sejmu. Czyli konsekwencja to jest być może rzeczywiście jedyna skuteczna polityczna broń w tym momencie. Natomiast, ale konsekwencja oparta na prawie. Mówmy to bardzo wyraźnie, prawda? Tak. To nie jest widzimy się marszałka, czy to jest jego interpretacja. Nie, to jest po prostu prawo. A propos nowej większości. Wiemy, że bardzo duży taki mandat społeczny i takiej emocji społecznej w tej chwili ma nowa większość, nowy rząd, żeby no właśnie prowadzić rozliczenia, przywracać praworządność, móc zaprowadzić jakieś nowe porządki, czy w Trybunale Konstytucyjnym, czy w Sądzie Najwyższym, czy w wielu innych miejscach, w prokuraturze chociażby. Takie emocje, jak wiemy, dość szybko się wypalają i bardzo szybko to takie duże poparcie dla takich działań może wygasnąć. W związku z tym ten wstęp jest nie przez przypadek, bo ja chciałam zapytać, czy pani zdaniem błędem jest to, że nie załatwiono, czy nie będzie załatwiona sprawa Trybunału w tym tygodniu. Zapowiadano to, czy nie trzeba było wykorzystać tych społecznych emocji, tego momentu na załatwienie tak kontrowersyjnej kwestii. A tu wiemy, że się nie dogadali, że koalicjanci mają inne zdanie, więc sprawa jest przełożona na nie wiadomo kiedy.
Nie jestem tak kategoryczna jak pani, ponieważ po pierwsze mówimy o rządzie, który sprawuje swoje władztwo półtora miesiąca, nawet jeszcze nie ma dwóch miesięcy. To jest po pierwsze. Po drugie, nie da się załatwić sprawy Trybunału Konstytucyjnego. PiS już przygotował uchwałę o Trybunale. Ale chociaż część. No skoro byli powołani uchwałami, tak, można ich odwołać uchwałami, prawda? Ale oni nie tyle byli powołani uchwałami, co nie zostali zaprzysiężeni prawomocnie wybrani sędziowie. Rozumiem, że tutaj jest... nie do końca wiem, jak by chcieli to załatwić. I rozumiem, że to też jest nie wchodzenie w dodatkowy jeszcze konflikt, spór z prezydentem. Czy tak pani czyta to, żeby odłożyć? Skoro wyjechał, tak. Mm. Dlatego, że czego jak czego, ale decyzyjności Tuskowi nie brakuje. I myślę, że gdyby faktycznie była tutaj taka determinacja, to i porozumienie zostałoby zawarte. Myślę, że z innych jakichś taktycznych powodów. Czyli na przykład nieobecność prezydenta też może pani zdaniem mieć wpływ na to? No bo myślę, on że w tak. Afryce teraz. Tak, jest w Afryce i też były takie spekulacje, no skoro prezydent wyjedzie, to natychmiast to uporządkujemy i zrobimy. Myślę, że pewna refleksja czy czas jest po prostu czasami potrzebny. No tym bardziej, pani doktor, że dokładnie, od wczoraj, prawie za tydzień, a właściwie mniej niż za tydzień, jakieś kłopoty z liczeniem mam dzisiaj, 13 lutego to jest dzień, na który wezwał pan prezydent premiera i jego ministrów w ramach Rady Gabinetowej. Już dziś wiemy, że są zapowiedzi tego, że pan prezydent może być bardzo zdziwiony, ponieważ wstępne wnioski z rozmaitych audytów rząd ma przedstawić panu prezydentowi, chociażby w kwestii budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo na temat tej inwestycji prezydent także chce rozmawiać. Dobry ruch ze strony rządu? Bardzo dobry ruch z tym, żeby zostało od razu zaproponowane, to transmitujmy wszystko i pokażmy wszystko. Nie, pan prezydent nie będzie zdziwiony. Pan prezydent jest absolutnie odporny na jakiekolwiek argumenty i niestety, ale wszystkie wypowiedzi prezydenta i ruchy prezydenta świadczą o tym, że jest absolutnie prezydentem jednej strony. Chociażby mam na myśli to, co zrobił z panami Wąsikiem i Kamińskim. I nie mówię o ich ułaskawieniu, tylko o wcześniejszych procedurach, których dokonał. Czy o skierowaniu każdej i zapowiedzi kierowania każdej ustawy do TK w trybie następczym. Więc to pokazuje absolutny brak jakiejkolwiek woli współpracy. Już abstrahując od powołania na 2 tygodnie premiera Morawieckiego, żeby można było dokonać. Ale nie wiem, czy pani słyszała, że za 3 miesiące pensje z kolei wzięte zostały w ramach tego 2-tygodniowego rządu. No więc właśnie, prawda? Bo były odprawy. Ale z drugiej strony tutaj już niespełna 2 miesiące rządów, ale rząd Donalda Tuska też ma trochę za uszami, no bo mieli odchudzać administrację. To była jedna z głównych takich linii obietnic w kampanii wyborczej. Po czym dowiadujemy się, że pani minister Hennig-Kloska ma 7 wiceministrów, każdy z samochodem na przykład. To ludzi może razić. To może razić i powinno razić. I teraz tak, sprawdźmy, czy tych 7 wiceministrów jest mają uzasadnienie. Przede wszystkim merytoryczne, a nie tylko polityczne, no bo wiemy, jaki jest układ polityczny. 2. Czy samochody zostały zakupione teraz, czy zostały zakupione poprzednio? C. Jak wygląda, czy gdzieś niżej też następuje taki rozrost administracji, czy kurczenie? Żeby była pełna jasność. Absolutnie ich nie bronię i też nie spodziewam się, że będą aniołami, bo nie będą aniołami. I już dzisiaj ten rząd ma ponad 100 osób liczy, więc to nie jest odchudzona administracja. Natomiast faktycznie... Ma być podobno ta nowa ustawa o nowych działach administracji, ale to na razie nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, nawet nie znamy tych założeń, ale rozliczajmy z tego, co jest do rozliczeń, do takich sensownych. To jeszcze nie jest coś takiego, co czy należy... Czy pialstwo tak zwane na razie, natomiast myślę, że i klientelizm, i pewien patronaż będzie. Jak możemy alarmować, kiedy będzie to się zbliżało do poziomów niepożądanych. A kwestia braku zgody w Trybunale Konstytucyjnym, kwestia niedogadania się na wspólny start w wyborach samorządowych. Czy pani zdaniem to są takie elementy, które mogą zaważyć
w zły sposób na funkcjonowaniu tej koalicji i jej przyszłości, czy nie? Czy jednak nie. Pewne tarcia oczywiste było, że będą następować, w związku z tym nie ma co siać tutaj defetyzmu? Ależ oczywiście, że będą następować, dlatego że jeszcze nie mieliśmy tak dużej koalicji partyjnej, tak dużej koalicji politycznej, ale też wszyscy zdają sobie sprawę, jaka jest cena za ewentualne nieporozumienie się czy niedogadanie. Byłabym zdziwiona, gdyby była koalicja samorządowa, to chyba nawet rozmawiałyśmy zaraz po wyborach do parlamentu, że taka koalicja powtórzy się, dobrze by było, tak. Gdyby się powtórzyła do Parlamentu Europejskiego lub przy następnych wyborach, natomiast nie do samorządu. No tutaj ten rachunek zysku i strat też takich partyjnych, czysto partyjnych dla każdej z ugrupowań jest bardzo jasny i w różnej pozycji są oczywiście partie i one muszą grać na siebie. Czas rozliczeń mamy, bez wątpienia. Wystartowały komisje śledcze, prokuratura zaczęła pracować, odkopała kwestie fuzji, tak, między innymi fuzji, czy też wrogiego przejęcia, zwał jak zwał Orlenu z Lotosem, po roku od złożenia zawiadomienia w tej sprawie. Mamy też kwestię Pegasusa, rozmaite przypuszczenia, jaka skala tej inwigilacji mogła być, więc tutaj nie siejmy plotek. Bardziej chodzi mi o to, czy pani zdaniem bardziej Lotos, czy bardziej Pegasus może uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość? Czy na dziś jeszcze tego nie wiemy? Oczywiście nie namawiam, żeby pani wchodziła w głowy polityków PiS, ale czego oni dzisiaj bardziej mogą się obawiać? Oni powinni bać się wszystkiego. Tak naprawdę. I powiem szczerze, że zatrważa mnie, absolutnie mnie zatrważa każda konferencja NIK-u, dlatego że z każdej konferencji Najwyższej Izby Kontroli, nawet jeżeli sami mi deklarują, nie mieliśmy dostępu, nie mieliśmy wejścia do Orlenu, ale nawet przy braku wejścia do Orlenu, analizując dokumenty poszczególnych spółek, widzimy to, to, to i to. I to jest za każdym razem, to jest lista zarzutów. I zarzutów, nawet jeżeli to nie są zarzuty korupcyjne, to brak nadzoru to jest jeden z mniejszych zarzutów, jaki jest. W związku z tym obawiam się, że skala takich właśnie nadużyć różnych rodzaju władzy była tak ogromna, że długo będziemy się jeszcze z tego odkopywać. I oczywiście można powiedzieć to, co jest mówione, no ale zobaczcie, zyski były większe i tak dalej, tylko też musimy wtedy czytać całe te raporty, na czym i gdzie te zyski polegały, a gdzie były straty. Więc myślę, że politycznie to może być Pegasus i skala tego, ale to, co będzie w odbiorze społecznym, no to myślę, że jednak Orlen i Lotos. I tutaj jest no bardzo trudna sytuacja też, jeżeli patrzymy o takie poczucie bezpieczeństwa w Polsce i zabezpieczenia. No ale Pegasus chociażby. Ja już pomijam kwestię polityków opozycji, szefa kampanii wyborczej, prokuratorów, którzy nie byli entuzjastami reformy Zbigniewa Ziobry, ale prokuratura wszczyna też postępowanie w sprawie inwigilacji między innymi liderki białoruskiej opozycji, wtedy kiedy przebywała w Polsce. Pani doktor, czy pani umie odpowiedzieć na pytanie, po co, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość inwigilowało, jeżeli tak było, liderkę białoruskiej opozycji? Jeżeli tak było, prawda? Tak, oczywiście, to ja mówię, to wyjaśni prokuratora i sądy. Tak, no ale bardzo dużo jest nieuzasadnionych takich właśnie prób inwigilacji czy podsłuchów. I ja bym powiedziała tak, że i powiem, sprawa Kamińskiego i Wąsika, ta sprawa jest zakończona, ale to nie znaczy, że kolejnych nie będzie. No niektórzy nawet używają sformułowania, że ich przygoda z wymiarem sprawiedliwości dopiero się rozpoczyna. Obawiam się, że tak, dlatego że ktoś dawał na to zgodę i ktoś to wykonywał. A tak, więc nie umiem pani odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ona, dlatego że co, spotykała się z liderami polskiej opozycji? No właśnie. I tutaj był ten spisek, czy po prostu idziemy tak szeroką ławą i nawą, że staramy się inwigilować i posłuchiwać wszystkich. Czy nadal uważamy, że Łukaszenka to bardzo miły człowiek? I ciepły. Wspominając i ciepły, słowa pana Karczewskiego. Tak, marszałka Karczewskiego, więc nie mam na to żadnego niestety dobrej odpowiedzi. Obawiam się właśnie takiego tak daleko idącego
Nie tylko inwigilacji, ale takiego właśnie lekkiego podejścia do prawa przez władzę. Czy było poczucie już braku granic jakichkolwiek? No, ono było dość często pokazywane, właśnie brak takiego pohamowania. Pani doktor, przed Komisją do Spraw Afery Wizowej, przed Komisją do Spraw Pegasusa, na pewno będą musieli stanąć, przynajmniej tak członkowie tych komisji zapowiadają, a przynajmniej większość tych członków, panowie Kamiński, Wąsik, Kaczyński, Morawiecki i Ziobro. Z panem Ziobrą jest pewien problem w tej chwili. Przepraszam, że to będzie długo trwało, ale chciałabym państwu przeczytać wczorajsze oświadczenie Marcina Warchoła, byłego wiceministra sprawiedliwości za czasów Ziobry i ministra sprawiedliwości tego chwilówkowego, dwutygodniowego rządu Mateusza Morawieckiego, bo wielu także z państwa zadaje sobie pytanie, co się dzieje z Ziobrą. Pojawiały się różne plotki, że uciekł za granicę, że wcale nie jest chory, że ucieka przed odpowiedzialnością. Tymczasem pan Warchoł pisze tak. Według statystyk zaawansowany rak przełyku, który rozpoznano u Ziobry, daje złe rokowania. Literatura medyczna podaje, że w Polsce przed upływem 5 lat umiera około 90% chorych, ale to mroczna statystyka. Tak, Zbigniew Ziobro walczy dziś o życie. Toczy tę bitwę z determinacją po to, by wygrać i by jak najszybciej, jak to tylko możliwe, wrócić do swoich obowiązków, ale wiadomo, że warunkiem jest agresywne i radykalne leczenie przeciwnowotworowe, które teraz przechodzi pan minister i teraz najważniejsze, nic nie udaje, nie ukrywa się, ani nie uciekł za granicę. To są totalne bzdury. Przebywa w Polsce i jest pod opieką polskich lekarzy. Nie może dziś stawić czoła kampanii nienawiści, którą przeciw niemu wytoczyli dziennikarze. Tu padają nazwiska, ale mniejsza o to. Zapewniam wszystkich, że Ziobro udostępni całą dokumentację medyczną swojej choroby biegłym, powołanym czy to w związku z pracami Komisji Śledczej, czy w jakimkolwiek innym prawnym trybie. No i tam dalej mówi, że są niezależne diagnozy kilku lekarzy i że powinniśmy modlić się o powrót do zdrowia pana ministra Ziobry. Czy to zamyka sprawę, pani zdaniem? Nie, w ogóle sprawy nie zamyka. Nie wiem, czy pan Warchoł występuje jako rzecznik rodziny, czy jako pełnomocnik, czy jako lekarz, czy... Jak tylko zdrowie mu pozwoli, stawi się przed komisjami, to jeszcze, bo tego nie przeczytałam. Tak. Ja osobiście życzę panu, byłemu ministrowi, jak najwięcej zdrowia i żeby miał właśnie tyle zdrowia i siły, żeby przed odpowiednimi organami stanąć. Ale to nie zamyka sprawy pani zdaniem, bo... No bo... Nie została pani przekonana tymi argumentami przez ministra Warchoła, jeżeli on mówi, że cała dokumentacja medyczna będzie udostępniona. Ale w ogóle nie ma na razie tematu, dlatego że pan Ziobro nie został wezwany przed żadną komisję ani przed prokuraturę. Ale będzie. Ale będzie. Jak będzie, no to wtedy będzie musiał również prawnie się do tego ustosunkować i wtedy będziemy dyskutować. Nie wiem, dlaczego akurat pan Warchoł się na ten temat wypowiadał. No, ja rozumiem, jako bliski współpracownik pana ministra Ziobry. Szanuję. A propos Adama Bodnara. Włodzimierz Cimoszewicz kilkanaście minut temu powiedział, że serdecznie mu współczuje. Pani też mu współczuje z takiego ludzkiego punktu widzenia? Nie. Nie. Bo? Nie współczuję mu. Cieszę się, że właśnie minister Bodnar jest ministrem Bodnarem, dlatego że z całą jego wiedzą i takim spokojem i doświadczeniem po pierwsze patrzę, w jaki sposób zbudował swój krąg zastępców i doradców i głęboko wierzę w to, że uda mu się przeprowadzić reformy, które są zapowiedziane. I uważam, że jest dobrą osobą na tym stanowisku, czy odpowiednią osobą na tym stanowisku. Oczywiście mówię, z całym tym zapleczem, które jest wokół niego. Czy ma stres? Tak. Czy ma ciężki orzech do zgryzienia? Tak. Czy mu współczuję? Nie, bo wiem, że da radę. No właśnie, bo tutaj pojawiają się rozmaite interpretacje jego decyzji, łącznie z niezgodą na pewne ze strony chociażby konstytucjonalistów, których raczej o takie ciągoty pisowskie byśmy nie podejrzewali. No wszyscy wymieniają pana profesora Piotrowskiego tutaj. Te wątpliwości będą się mnożyć. I teraz pytanie, czy da się zaprowadzić porządek w sytuacji, w której ilu prawników, tyle zdań tak naprawdę. Proszę, z całym szacunkiem i sympatią do profesora Piotrowskiego, tak, należy do mniejszości, a nie
nie do większości. Tak. I na tym też polega prawo, że można to prawo interpretować czy reinterpretować. Natomiast, tak jak powiedziałam, należy do mniejszości. I bliższe jest mi jednak stanowisko chociażby profesor Łętowskiej, która mówi, że trzeba wykorzystać każdą możliwość, każdą ścieżkę, nawet jeżeli to nie są wielkie reformy od razu. I w ten sposób muszą próbować robić. Gdyby sytuacja była chociaż na tyle normalna, że prezydent starałby się przynajmniej jakkolwiek brać udział w koabitacji, czy jakkolwiek stać na straży prawa i konstytucji, no to byłoby jakieś miejsce do szukania kompromisu, czy do szukania dialogu. Nie bez kozery przypomniałam okrągły stół i 89 rok. Dzisiaj mamy absolutny mur i mało tego, jesteśmy w sytuacji jako jedyny kraj tak naprawdę w tej chwili i dlatego też na nas są skupione mocno oczy i kamery różnych obserwatorów. Staramy się wydobyć z, nie tylko z polaryzacji jeszcze społecznej, nie, ale z takiego właśnie odwracania reżimu w sposób demokratyczny, tak, z wychodzenia z tego, z takiej autokracji. No. Mhm. Pani doktor, a w kwestii prezydenta właśnie jeszcze, bo no, mamy te zapowiedzi odsyłania wszystkich ustaw w trybie kontroli następczej. Mamy no, takie dość daleko i swobodnie idące wypowiedzi chociażby pod adresem właśnie ministra Bodnara, no bo już nie chcę tego przytaczać, ale prezydent w no, taki bardzo nieformalny sposób określił działania obecnego ministra sprawiedliwości. Rozumiem, że pani nie ma żadnych złudzeń dotyczących tego, że ta koabitacja nie będzie lepsza i że ten czas do końca prezydentury Andrzeja Dudy trzeba będzie przeczekać. No tylko pytanie, czy w takiej sytuacji da się rządzić? Ale rządzą. Bo to nie jest 4 miesiące. Ale rządzą. I znowu ta sytuacja trochę rozmięknie po wyborach samorządowych, przede wszystkim po wyborach samorządowych. Trochę na to liczę, że ta sytuacja trochę się zmieni. A poza tym no, nie ma innego wyjścia. No, możemy się oburzać. Nie wierzę, że to powiem, ale jednak jestem rozczarowana prezydentem. Myślałam, że nie jest w stanie mnie zaskoczyć. Niestety jest w stanie mnie ciągle zaskoczyć i to w sposób negatywny. I w związku z tym, no, co można innego zrobić? No, sytuacja jest taka, jaka jest. No, to będą właśnie uchwały, no, to będą rozporządzenia. Będą na pewno szykowane również projekty ustaw. Jedyne, co możemy zrobić tak naprawdę my jako społeczeństwo obywatelskie, no to możemy stać na tym stanowisku, na którym staliśmy 15 października. Tak? Mało tego. Krok następny, tam gdzie trzeba kontrolować władzę, absolutnie nie możemy odpuszczać i też z jednej strony kontrolować, ale i rozliczać. Z drugiej, kontrolować, rozliczać, tak. Ale też wspierać, bo ten dialog musi się toczyć, tak? Znaczy musimy wrócić do próby dialogu i musimy wrócić też do takiej partycypacji. To już na koniec obiecuję ostatnie pytanie, bo to już 21, pani mi głowę zaraz urwie, ale jeszcze jedna rzecz. Powstał ten pomysł wśród niektórych w niektórych kręgach resetu konstytucyjnego, okrągłego stołu, napisania wszystkiego od początku, zbudowania wszystkiego od początku, bo sytuacja nabrzmiała już tak, że z tej obecnej nic się nie da ulepić. Czy pani uważa, że polscy politycy, polskie społeczeństwo jest gotowe do resetu i czy w ogóle taki reset powinien nastąpić? Czy to jest uczciwe? Znaczy, to jest bardzo ciekawe pytanie i ja osobiście jestem zwolenniczką rewizji konstytucji, tak jak było w konstytucji majowej czy kwietniowej 25 lat i robimy rewizję konstytucji. Nasza konstytucja nie przewiduje takiego okresu, że po 25 latach należy przejrzeć. Natomiast przewiduje tryb właśnie poprawiania czy zmiany konstytucji, a nie resetu, że wszystko robimy od nowa. Natomiast ostatnie 8 lat pokazało nam, w jaki sposób konstytucja może być pogwałcona. Oczywiście natychmiast prawnicy powiedzą, jeżeli jest zła wola, jeżeli przyjdziesz złamać, to każdy przepis, da się złamać. Da się złamać.
Natomiast uważam, że to nie jest jeszcze moment taki konstytucyjny, bo ta polaryzacja, ta dwubiegunowość jest zbyt głęboka. Ale jeżeli zapytała mnie pani, czy jest moment, żebyśmy spróbowali usiąść do stołu i dyskutować, to powtórzę po raz kolejny. Właśnie wczoraj zaczęła się rocznica. Tak, ten moment zawsze jest, dlatego że od momentu, kiedy usiądziemy do stołu, do momentu, kiedy nastąpi... Ale z drugiej strony sama pani powiedziała, że komuniści nie przekazywali władzy tak jak PiS. Czy pani uważa, że PiS jest dzisiaj gotowy usiąść do okrągłego stołu? Umownego okrągłego stołu? Oczywiście, że nie. No ale właśnie. To nie znaczy, że my mamy nie wyciągać ręki, czy nie proponować, to zacznijmy rozmowę, tak? Bo widzimy, że w naszym państwie to, czy to, czy to jest źle funkcjonuje. Nie uważam, że powinien nastąpić reset, zaoranie i wszystko od nowa. Absolutnie nie. Ale widać, że niektóre instytucje muszą zostać poprawione, niektóre przepisy muszą być inaczej sformułowane, bo ani przed autokratami, ani przed populistami nie ma szczepionki. Możemy próbować się zaszczepić, ale od nas zależy, jak ona będzie skuteczna. No właśnie, to jest kolejny bardzo ciekawy wątek, ale już musimy go przełożyć na zupełnie inne spotkanie i inną dyskusję. Ja tylko jeszcze państwu powiem, że panowie Wąsik i Kamiński do Sejmu nie weszli, sprzed Sejmu odjechali, obrady Sejmu się rozpoczęły, jak widzę tutaj frekwencja dość duża, jak widzę oczywiście też przy prezesie Kaczyńskim jakieś tutaj odbywają się negocjacje i rozmowy, więc no, jak sądzę, ciekawy dzień przy Wiejskiej nas czeka, dziś, jutro i pojutrze, bo trzydniowy ten Sejm. Doktor Anna Materska-Sosnowska, dziękuję. Uniwersytet Warszawski, bardzo dziękuję jak zwykle za tę wspaniałą analizę i tą analizą właśnie kończymy już dzisiejsze wydanie Ekspresu. Wracamy do państwa jutro o godzinie 9:07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, Magda Schmidt i cała ekipa. Kłaniamy się państwu bardzo nisko, spokojnego, mimo wszystko, na ile się da. I dobrego dnia. Do jutra.